tworzymy kompozycję przestrzenną na tekturze, wszystko wykonamy z recyklingowych materiałów. Ja przygotowałam takie osłonki na jajka, tutki po papierze toaletowym, jakieś elementy po zużytej taśmie papierowej, inne takie elementy, które znalazłam w garażu. Także używam klinów do rozbijania płócien, ale możecie użyć innych patyczków, możecie też kolekcjonować patyczki po zjedzonych lodach, one też się świetnie nadają do kompozycji. To, co musimy zrobić, to na tekturze ułożyć naszą kompozycję. Najpierw oceniam, czy kompozycja mi się podoba, potem przyklejam za pomocą najlepiej kleju na gorąco. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Mi brakuje tutaj koloru. Ja wybrałam kolor dominujący, biel i czerń. Ten kolor dominujący to żółty, czarny i biały. I za chwilę będę malowała moją kompozycję. Zobaczcie, jak sprawdziły się te użycie trzech kolorów. Biel, czerń i żółty kolor dominujący. W zasadzie intuicję poprowadziłam je. Który element powinien być żółty, który biały, który czarny. Myślę, że Wy zrobicie tak samo. Jest to świetne ćwiczenie na zmysł kompozycji, na to, żeby dokonać prawidłowego wyboru. Życzę powodzenia.